Witajcie! Dzisiaj porównamy dwa telefony, które mogą konkurować ze sobą o miano zabójcy flagowców. Przed Wami OnePlus 9, który w całkiem dobrej cenie zapewnia flagową specyfikację, a także f 3 podobny pod wieloma aspektami do OnePlusa, z tym, że tańszy o prawie 2000 zł. Przekonamy się dzisiaj, czy f 3 to zabójca zabójcy flagowców. Zapraszam! Zakładam, że jeszcze 8 lat temu mało kto słyszał o Xiaomi czy też OnePlusie, które dopiero wtedy zaczynał. Bardzo mi się podobało w tamtym czasie, że smartfony nie były takie same. Chodzi o to, że każdy model każdego producenta wyglądał nieco inaczej, każdy miał swoje unikatowe funkcje lub nie do końca udane funkcje, bo takie sytuacje też występowały. Sytuacja wygląda obecnie jednak inaczej, z tego powodu, że nawet tańsze smartfony są już pod wieloma aspektami znakomite ale również rynek wygląda w taki sposób, że nowe telefony są do siebie niesamowicie podobne. Nawet tańsze modele działają szybko, mają dobre aparaty. Wykonują fajne filmy, mają pojemne baterie z ładowaniem o wysokiej mocy. Mało tego, telefony za niecałego tysiaka mogą już mieć AMOLEDy To daje do myślenia. Znacie z pewnością losy OnePlus'a i wiecie, że na początku wizja tej marki wiązała się z przygotowaniem tzw. zabójcy flagowców. Było to w tamtym czasie dosyć nowatorskie i fajne podejście, dlatego że konkurencyjne flagowce stawały się coraz droższe. W taki oto sposób powstała na rynku luka na flagowce, które owszem mają pewne kompromisy w takie jak aparat czy wykonanie, ale za to w dużo niższej cenie. Potem OnePlus sukcesywnie gromadził sporo rzesze fanów, ale podnosił również ceny i to ma chyba niewiele wspólnego z początkową wizją tej marki. Na szczęście nowa seria Nord zdaje się to naprawiać. Założenia Xiaomi były na samym początku podobne do OnePlusa i uważam, że fajnie rozwiązali swoje podejście do rynku smartfonów. Polegało na tym i cały czas polega, że oferują masę urządzeń w dosłownie każdym przedziale cenowym i często mają lepszą specyfikację i niższą cenę niż konkurencja. Czemu w takim razie porównam dzisiaj pokoje F3 oraz OnePlusa 9 kosztującego prawie 2000 więcej? Chodzi o to, abyśmy przekonali się, czy droższe urządzenie będzie zawsze w każdym aspekcie lepsze, czy może oba testowane modele są do siebie podobne. Na to pytanie poszukamy dzisiaj odpowiedzi. W temacie wyglądu i wykonania może się wydawać, że oba testowane modele są takie same z tego powodu, że obudowy to połączenie szkła oraz tworzywa, jeżeli chodzi o ramkę. Mimo że materiały okazały się podobne, to jednak dużo bardziej spodobało mi się wykonanie poko. Wynika to z obecności matowego szkła na tyle, które w dotyku jest znakomite, a w kolorze białym wszelkie zabrudzenia możemy szybko usunąć, no i też nie są one za bardzo widoczne. Jestem zdania, że świetna rzecz to taka satanowa ramka, ponownie fajna w dotyku, a na Najważniejsze to to, że nie gromadzi na sobie zabrudzeń. Co ważne, połyskujące tworzywo znajduje się tylko na górze i na dole ramki. Występuje wrażenie, że pokój jest smuklejszy, ale też szerszy, kiedy porównamy go do OnePlus'a. A to niestety przekłada się na gorszą wygodę trzymania. Mimo to, w tym aspekcie pokój i tak uważam jako całkiem dobry. Zobaczymy, że wyspa z aparatami oczywiście wystaje, z tym, że wygląda naprawdę ładnie. Obiektywy są osadzone na wystającym połyskującym elemencie, który doskonale komponuje się z resztą obudowy. Klawisze mają pewny, fajnie wyczuwalny skok, natomiast możemy zauważyć, że sterowanie głośnością nie ma aż tak dobrego spasowania, dlatego że w tym miejscu znajduje się niewielki luz, ale nie uznaję tego jako sporą wadę. Wykonanie OnePlusa oceniam na równie wysokim poziomie, z pewnością w testowanym kolorze nawiązującym do lawendowego brakuje matowego wykończenia. Szkoda, że ma to wyłącznie wersję niebieska. Spasowanie obudowy okazało się bardzo dobre, natomiast wada polega na tym, że błyszcząca ramka i tylna część szybko stają się brudne i Przetłuszczone, a to raczej ładnie nie wygląda. Całości dopełnia opalizujący motyw, do tego wystająca wyspa z aparatami, która została zaopatrzona w logo Hasselblad. O tym, jakie zdjęcia wykonamy przy pomocy OnePlus'a, jeszcze w tym porównaniu więcej opowiem. Przyznam, że bardzo mi się spodobało, że obudowa tego urządzenia jest masywniejsza, nieco bardziej kompaktowa, no i też wygoda trzymania stoi na świetnym poziomie dzięki temu, że OnePlus z tyłu został zagięty. Klawisze są podobnie spasowane jak w POK, a to oznacza występowanie pewnego luzu. Fajne rozwiązanie to suwek pozwalające na dokonanie zmiany profilu dźwięku, a takie rzeczy zawsze doceniam. Testowane smartfony mają oczywiście USB z tym, że tylko w OnePlusie to złącze 3.1, a to sprawia, że nasze dane mogą być przesyłane szybciej. W każdym urządzeniu mamy również Dual SIM, głośniki podwójne, ale nie możemy rozbudować pamięci, do tego brakuje złącza jack. W zestawie spoko dostajemy przejściówkę, a to obecnie naprawdę rzadko spotykane. Co więcej, zarówno do Poco oraz OnePlusa mamy dołączonego w pudełku case'a. Uważam, że jakościowo będzie pokrowiec z OnePlusa z tego powodu, że ma sztywniejsze matowe boki. Możemy zobaczyć, że każde urządzenie ma całkiem małe ramki ekranowe, choć uważam, że smuklejsze są na pokładzie OnePlusa 9. Dostajemy w poko oraz OnePlusie znakomite AMOLEDy Full HD+, z wyższym odświeżeniem, które osiąga 120 Hz. Zauważymy, że natywnie barwy okazały się w każdym przypadku żywe, nieco podbite, natomiast cały czas pozostają stanowane i to mi się spodobało. Chodzi o to, że nie występuje wrażenie, że te ekrany mają za bardzo podbite kolory. Co ważne na ekranie OnePlus'a zobaczymy, że zapewnia cieplejsze barwy, a w pokoju są bardziej takie niebieskie, ale możemy to zawsze samodzielnie dopasować wedle naszego uznania. W każdym telefonie mamy jeszcze wzorowe kąty widzenia, rewelacyjne prawdziwe czernie, a także doskonałe poziomy jasności. One w piku mają powyżej 1000 nitów. To oznacza, że te ekrany są zawsze widoczne, a jasne słoneczne otoczenie to żadne wyzwanie. Wyższe odświeżanie powoduje, że system na każdym urządzeniu działa mega szybko, nawet powiem, że dosłownie pływa. Wszelkie małe teksty i ikony są szczegółowe i uważam, że w Poco i OnePlusie nie brakuje ekranu QHD+. Cały Całości dopełnia HDR10+, oraz Always on Display. Mają to oba testowane smartfony. W aspekcie dźwięku oba te urządzenia mają w sobie głośniki podwójne, ale przyznam, że na tym polu dużo lepsze wrażenie robi tańszy poko, a tego się nie spodziewałem. O tym, z czego się ta opinia wzięła, zaraz opowiem. Na pewno w OnePlusie możemy oczekiwać lepszego jakościowo dźwięku, skoro kosztuje więcej niż poko. Szczegóły naszej muzyki oraz basy raczej powalające nie są, z tym, że usłyszymy głębie na całkiem dobrym poziomie. Sporym atutem okazała się najwyższa głośność, ale do jakości, jaką uzyskamy w pokoju jeszcze niestety brakuje. Z tego powodu wbudowane głośniki w poko to moje wielkie zaskoczenie w tym porównaniu. Gwarantowane są zadowalająco dobre basy, nieco wyższy poziom głośności, do tego dużo lepsze szczegóły dźwięku. Kiedy podłączymy słuchawki, to uzyskamy w każdym przypadku czysty, szczegółowy dźwięk zaopatrzony w dobre basy. Co ważne, testowane modele mają Atmos, całości dopełnia dosłownie rewelacyjna haptyka, zarówno w Poko oraz w OnePlusie. To oznacza, że każda wibracja stanowi takie przyjemne uderzenie pod ekranem. Wydajnościowo Poko napędza SNAP 870 a to prawie flagowa jednostka. Wbudowana pamięć to 31 Są na rynku dwie konfiguracje: 8 albo 6 GB ramu. Mamy na pokładzie Bluetooth A5, 1 NFC do płacenia, no i również 5G. Możemy uznać, że specyfikacja OnePlusa jest bardziej wydajna. To urządzenie napędza SNAP 870. 88 ponownie występują dwie konfiguracje, czyli 8 albo 12 GB RAMu. Wbudowana pamięć to też UFS 3.1, do tego NFC do płacenia, Bluetooth 5.2 za PDX HD, a także 5G. Samo działanie systemu każdego testowanego modelu stoi na bardzo wysokim poziomie, nasze polacania są wykonywane mega szybko i to wrażenie dobrego działania potęguje wyższe odświeżanie ekranu. Zobaczymy, że w nieco lepszym tempie wszelkie aplikacje włącza OnePlus, może nagrywać film 8K no i też szybciej wczytuje przykład do Na to oczywiście przekłada się jego bardziej wydajna specyfikacja. Mimo to uważam, że POKO i tak działa rewelacyjnie, dlatego w tym aspekcie nie możemy narzekać na to urządzenie. Czasem jednak występują sytuacje, kiedy oba telefony mogą być cieplejsze na tyle, szczególnie przy większym obciążeniu, a to może być pewna wada. Systemowe nakładki, jeżeli chodzi o wygląd, są zupełnie inne. Miłe i w POKO skutecznie maskuje stokowego Androida, ale jestem zdania, że może się podobać i przy tym zapewnia masę gestów i funkcji. OnePlus'a zaopatrzono w OxygenOS, który na Nawiązuje do czystej wersji Androida, ale ponownie uzupełnia system o ciekawe rzeczy takie jak gesty albo zaawansowane konfigurowanie wyglądu interfejsu. W temacie aparatu testowane smartfony mają podobne sensory bazowe, czyli 48 megapikseli, a całości dopełnia autofokus z wykrywaniem fazy. Ale przewaga OnePlusa polega na tym, że ma większe piksele. Każdy oczywiście zapewnia większe pole widzenia, ale tego typu zdjęcia mają lepsze detale w OnePlusie, z tego powodu, że w tym urządzeniu mamy 50 megapikseli, a POKO ma tylko 8. Co ważne, OnePlus ma jeszcze sensor monochromatyczny, natomiast poko zaopatrzono w obiektyw makro z autofokusem. W tym roku automatyka aparatu OnePlus'a została podobno ulepszona dzięki nawiązaniu współpracy z Hasselblad, ale czy to rzeczywiście wyszło na plus, o tym zaraz opowiem. Selfie w poko wykonamy przy użyciu aparatu 20 megapikseli o jasności 2.5, a OnePlus ma 16 megapikseli f2.4. Wykonywane zdjęcia w ciągu dnia z każdego urządzenia są podobne. Zobaczymy, że automatyka OnePlus'a sprawia, że barwy są nieco bardziej podbite kiedy porównamy to do Poco, choć uważam, że również POKO ma do tego skłonności. Bardzo mi się spodobało, że rzadko występują przepalone jasne obiekty, przykładowo niebo, chyba, że używamy większego pola widzenia w Poco. Sporym atutem w każdym przypadku okazało się znakomite działanie automatycznego HDR, no i też oba telefony mają podobnie dobre szczegóły wtedy, kiedy korzystamy z sensora bazowego. Możemy jeszcze wykonywać nasze zdjęcia w ramach podwójnego powiększenia, ale to zawsze krop z aparatu bazowego, zatem detale raczej powalające nie są. Większe Pole widzenia jakościowo stoi na dużo wyższym poziomie w OnePlusie. Zauważymy, że uzyskamy lepsze szczegóły, do tego barwy są prawie tak samo korygowane jak w sytuacji kiedy używamy sensora bazowego, a to sprawia, że zdjęcia z każdego sensora są kolorystycznie prawie takie same. W tym aspekcie widać korzyści, jakie daje współpraca z Hasselblad. Niestety, jeżeli chodzi o szersze pole widzenia, płoko wypada słabo, ale musimy brać pod uwagę, że ten telefon nie kosztuje aż tak dużo i takie wady są do przyjęcia. W nocy lepsze zdjęcia wykonuje OnePlus, na pewno gwarantowane są szczegóły na wyższym poziomie, a to wynika z większego rozmiaru pikseli. Ponownie obiektyw o większym polu widzenia w tym urządzeniu radzi sobie w ciemności dużo lepiej, kiedy porównamy to do Poco. Nagrywane filmy okazały się podobne, obydwa modele mają dobrą stabilizację, a także całkiem dobry poziom detali. Tego samego nie powiem znowu na temat większego pola widzenia, dlatego że OnePlus przy pomocy tego obiektywu nagrywa o niebo lepsze filmy. Zabezpieczenia są typowe dla tego segmentu smartfonów. OnePlusa zaopatrzono w skaner zabudowany pod ekranem, którego działanie to dosłownie najwyższe półka. Przekładamy naszego palca i przenosimy się od razu do systemu. W poko znajdujemy nieco inne rozwiązanie, ale działające również szybko. Skaner umieszczono tutaj na boku, jako płytka dotykowa. Oczywiście oba testowane modele mają szybko działające rozpoznawanie twarzy, bazujące na kamerce do selfie. Jeżeli chodzi o czas pracy, oba testowane smartfony okazały się do siebie podobne. W pokoju znajduje się 4520 mAh, a to przekłada się na wyniki rzędu 5 do maksymalnie 6 godzin pracy na ekranie. Ładowarka dołączona w zestawie osiąga 33W. Czas ładowania do pełna wynosi niespełna godzinę. Moje testy wykazały, że OnePlus. Zapewnia podobny czas pracy, ale przewaga tego modelu polega na tym, że mamy tutaj ładowarkę 65W. Całości dopełnia ładowanie indukcyjne, a tego w pokoju niestety nie dostajemy. Przewodowo możemy naładować OnePlus'a w nieco ponad 30 minut, a to z pewnością robi wrażenie. Przechodzimy do podsumowania. Moje wnioski z tego porównania są ciekawe. Okazało się, że f 3 może spokojnie konkurować ze smartfonami, które są od niego droższe. Mało tego, nie ma w sobie aż tak dużo kompromisów, aby uznać to urządzenie jako gorsze, przykładowo w porównaniu do OnePlusa 9. Oba testowane smartfony mają świetne ekrany z wyższym odświeżaniem, są podobnie wykonane, wykonują dobre zdjęcia, chociaż tutaj akurat OnePlus przewyższa POCO jeżeli chodzi o szeroki kąt widzenia, ale poza tym mają też zadowalający czas pracy, całkiem szybkie ładowanie i tutaj tak naprawdę te urządzenia są do siebie mega, mega podobne. Oczywiście OnePlus ma swoje przewagi, które wynikają z jego ceny, może być to szybsze ładowanie, chociaż uważam, że czas ładowania w POCO, czyli niespełna godzina to również świetna kwestia. Szybsze działanie systemu w OnePlusie, ale ponownie oba te smartfony dosłownie pływają. Ale ładowanie indukcyjne to coś, czego w POCO zabrakło. Za to POCO ma o niebo lepsze głośniki. Nasuwa się zatem wniosek, że nie zawsze droższe urządzenie oznacza, że jego tańszy konkurent. Będzie dużo gorszy. Dzięki za obejrzenie, czekam na Wasze komentarze. Ciekawy jestem, co Wy sądzicie na temat Poco oraz OnePlusa. W opisie są umieszczone ceny każdego modelu. A ja zapraszam Was jeszcze do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało, a także do zostawienia suba. Tymczasem, do zobaczenia.